O problemie przy ulicy Dolnej 3 w Policach wspominaliśmy na naszej antenie niejednokrotnie. Mieszkańcy tego budynku cieszyli się na wieść o dociepleniu. Radość nie trwała długo, bo jak się z czasem okazało, był to początek problemów, które wpłynęły na jakość ich życia. Minął już piąty rok, a działania posuwają się do przodu w powolnym tempie. O, tak się wysypuje po każdym jednym myciu. O, tak wygląda pod spodem. Po pierwszym remoncie łazienki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nakazał pani Wandzie wysuszyć ściany. Lokatorka wykonała izolację, a administrator wymienił tynki. Po czasie wykonała kolejny remont. Nie minęło półtora roku, jak kafelki zaczęły ponownie odpadać, tym razem doszczętnie. Po kąpieli to jest pary tak dużo jak mgła nad wodą. Nie ma, ani lustra nie widać, ani ten i mało tego to przy otwartych drzwiach się kąpiemy, bo nie da rady zamknąć, bo nie ma wentylacji. W czasie kąpieli spływa spod tej płyty, tynk to jest chyba, spływa pod kafelki, no i się stoi na tym tynku i gniecie w stopy, no. Wilgoć w tym mieszkaniu utrudnia normalne funkcjonowanie. Ze ściany właściwie we wszystkich pomieszczeniach odchodzi farba. W tych warunkach remont po prostu nie ma sensu. W pokoju córki z jednej ze ścian tynk odpadł w całości. Lokatorka ma związane ręce. Jak było można zrobić na podmokłym terenie ocieplenie bez izolacji? I naciągnąć na takie koszty, na taką niewygodę? Przecież budynki zastępcze mają lepiej i co nie płacą za czynsz, zadłużone, wezmą na nowe, odświeżone, a my mieszkamy jak w chlewach. Ani pomalować, ani nic. Budynek przy ulicy Dolnej znajduje się w pobliżu ARPI. ZGKiM przyznaje dziś, że źle przeanalizował zakres prac podczas docieplania. Potrzeba wykonania izolacji fundamentów nie wydawała się wówczas konieczna. Po czasie wyszły na jaw wady budynku. Lokatorka przez 2 lata zabiegała o to, by niezbędne prace wykonać. Walczyła też o skuteczną wentylację, której w mieszkaniu wciąż brakuje. Doczekała się. Te prace także będą wykonane i tak w tym okresie. Planujemy zmienić sposób otwarcia przewodów wentylacyjnych w kominie nad dachem. Obecnie jest otwarcie w pionie, przez czapy kominowe wychodzi, a chcemy spowodować, żeby otwarcia tych przewodów wentylacyjnych były w poziomie. Izolacja fundamentów również zostanie wykonana jeszcze w tym roku, ale na pracę wewnątrz budynku lokatorka musi czekać do następnego. Mieszkanie nie tylko wygląda fatalnie, ale też zagraża zdrowiu lokatorki. Zarówno u niej, jak i u sąsiada dochodziło do zaczadzeń. Własną konsekwencją pani Wanda wywalczyła swoje. Historia przy ulicy Dolnej to lekcja lokatorskiej determinacji.